ale przede wszystkim radość ze zwycięstwa dzisiaj, 2-1 nad Jarotą i tak patrząc z perspektywy meczu, zasłużone zwycięstwo. No, znaczy spodziewaliśmy się tutaj ciężkiego meczu i nie było łatwo. Oczywiście, jeżeli chodzi o sytuacje bramkowe, to rzeczywiście tak było, ale wiemy, że tutaj zespół bardzo doświadczony, który no, jak gdyby nie może w jakiś sposób może odpalić, ale gdzieś, jeżeli ten zespół zatrybi, to tutaj może być groźne dla każdego. Wiedzieliśmy, znaliśmy tutaj słabe i mocne punkty tej drużyny. Początkowa faza tego spotkania należała do nas, ale później zespół Jaroty stworzył sobie dwie doskonałe sytuacje i nie wiadomo, jakby to wyglądało, gdyby te bramki padły. No ale już później bramka na 1-0, do tego 3 słupki w pierwszej połowie, także chyba nie było tutaj, jak gdyby widać, że to my jesteśmy zespołem słabszym. No druga połowa też wyszliśmy skoncentrowani na to spotkanie. Chcieliśmy jak najdalej odepchnąć przeciwnika od naszej bramki. Tutaj były jeszcze dwie doskonałe sytuacje, sam na sam Łukasz Cichos, doskonała akcja tutaj Mateusza Gońskiego, który idealnie wypatrzył Arka Bajerskiego i tutaj zabrakło troszeczkę zimnej krwi. Natomiast no, Arek za 2-3 minuty miał też idealną sytuację, podanie Łukasza Cichosa 2-0 i jak gdyby już było wiadomo, że zespół Jaroty traci troszeczkę tutaj powietrze, traci tutaj wiarę, że może wywieźć stąd punkty. Takim małym minusem jest to, że w końcówce straciliśmy bramkę niepotrzebnie, ale niemniej zwycięstwo cieszy. Cieszę się ze zwycięstwa. Życzę Jarocie w następnych meczach, aby punktowała. Sentyment przed tym meczem był? Taki mecz sentymentalny, czy mecz normalny, tradycyjny? Nie, normalny, może nie sentymentalny, dlatego że może zbyt krótko pracowałem w Jarocinie, że było sentymentalnie, ale zawsze miło wspominam ten okres pracy i naprawdę pozdrawiam tych ludzi, którzy wtedy ze mną współpracowali oraz piłkarzy, którzy jeszcze teraz grają w Jarocinie.